zioła fotouczulające, czyli zioła, na które musimy uważać, kiedy chcemy się opalać, czy kiedy chcemy w ogóle wyjść na słońce tak, żeby być na tym słońcu przez dłuższy czas. Niestety istnieje szereg ziół, chociaż nie jest ich tak dużo, które niestety mogą spowodować, że te substancje zawierające się w tych ziołach mogą spowodować dosyć niepożądane efekty z powodu właśnie wystawienia się na promieniowanie słoneczne, czy też no to jest to samo, czyli w czasie opalania się. Ta ekspozycja na słońce z powodu tych substancji może na przykład spowodować zaczerwienienia, pokrzywki, całą masę innych rzeczy. Ta nasza wrażliwość na słońce jest bardzo mocno zwiększona i może nawet dojść do poparzenia. Zanim wymienię te zioła, pamiętajmy, że stosując jakieś mieszanki ziołowe, stosując zioła dla poprawy naszej kondycji, naszego ciała, dla urody, musimy też właśnie pamiętać, że zioła dzięki tym substancjom, które są w nim, które nam pomagają, to niektóre z nich mogą też sprawiać problemy. Ale przejdźmy do tych ziół, przejdźmy do wyjaśnienia, na które zioła musimy uważać. Pierwsze to zioło dziurawiec, które zawiera hiperycynę i właśnie ona ma działanie fotouczulające. A ponieważ dziurawiec jest bardzo fajnym ziołem, bardzo często spotykanym w mieszankach ziołowym, jest na kanale materiał o dziurawcu, na który zapraszam, to musimy na niego uważać właśnie kiedy chcemy się opalać. Później mamy rumianek. Ten, chociaż nie ma jakiegoś wielkiego działania fotouczulającego, to jednak może zwiększać wrażliwość skóry na słońce. I tu musimy też uważać. Później mamy nagietek lekarski, bergamotkę, rutę zwyczajną i arcydzięgiel litwor. Czyli zioła, które może nam się wydawać nie tak mocno popularne, jak właśnie na przykład dziurawiec czy rumianek, chociaż ten rumianek to działanie jest raczej słabe, fotouczulające, ale i tak musimy o tym pamiętać. Ale są to zioła też fajne, ale o ile nie stosujemy ich tak często, tak z premedytacją, wybierając je, to one również często znajdują się w różnych mieszankach ziołowych, preparatach ziołowych, a nawet kremach i maściach. Dlatego tak ważne jest pamiętanie o tym, żeby uważać. Idziemy się opalać? Zastanówmy się po prostu, czy nie używamy tych ziół. Jeszcze jest jedno takie zioło, ale tutaj to działanie fotouczulające nie ma potwierdzenia. Nie znalazłem nigdzie tego potwierdzenia, chociaż często znajduje się wśród tych wymienianych jako fotouczulające, czyli skrzyp polny. On też według niektórych może uwrażliwiać naszą skórę na promieniowanie słoneczne, ale to podobnie jak rumianek, bez potwierdzenia. Czyli uważajmy, kiedy się opalamy, kiedy się wystawiamy na to działanie na słońce, na tą ekspozycję, na promieniowanie świetlne, żeby sobie nie zaszkodzić, stosując coś, co ma nam pomagać, co ma wspierać nasze ciało, nasz organizm, a tu może się pojawić problem, ponieważ któraś z tych substancji zawierających się w tych ziołach może spowodować, no niestety, efekty nie takie jak trzeba. A jeśli masz zamiar się opalać, nie masz zamiaru z tego zrezygnować, czy też musisz się na to słońce wystawiać, albo zrezygnuj, albo mocno ogranicz używanie tych ziół. Na pewno znajdziesz jakiś zamiennik, na pewno sobie z tym poradzisz, ponieważ nie jest to aż tak trudne. Czyli jak zawsze, opalamy się z głową, stosujemy zioła z głową, ponieważ chociaż one z założenia nam powinny pomagać, to jednak nie tylko gryzą się z niektórymi farmaceutycznymi produktami, ale też mogą nawet spowodować problemy, kiedy wystawimy się na słońce. Dziękuję za uwagę. Wiesz coś więcej? Wiesz o jeszcze jakichś ziołach, czy też o tych, które wymieniłem, czy jak sobie z tym radzić? Oczywiście sekcja komentarzy. Jeśli się spodobało, oceń. Jeśli nie, to też oceń. Udostępnij, opublikuj, pokaż znajomym, wrzuć na swoje media społecznościowe. Zasubskrybuj kanał, żeby nic nie ominąć. Naciśnij dzwoneczek.
A jeśli chcesz jeszcze troszkę ciekawych informacji, zapraszam do linków zamieszczonych w opisie na moje pozostałe kanały. Jeden z nich, Ciekawski jak Polak, zwierzęta, psy, koty, kynologia, behawiorystyka, rośliny, cała masa ciekawych rzeczy. Projekt Ciekawość to już bardziej ciekawe fakty o krajach, o kosmosie, o Ziemi, jak coś działa albo też nie działa, a kanał historyczny, no to jak sama nazwa wskazuje, o historii. I zapraszam ponownie.